czwartek, 1 sierpnia, młodzi lekkoatleci klubu LKS Lubusz Słubice wyjechali na sportowe zgrupowanie. Przed wyjazdem towarzyszyliśmy im z naszą kamerą. Pracujemy na miejscu, ale taki właśnie wyjazd ma też na celu gdzieś zmianę klimatu wśród młodzieży. My po prostu mamy wtedy ich na miejscu, że tak powiem, dwa razy dziennie, także dwie jednostki dziennie są robione, także w sumie następuje taka kumulacja, tak, i możemy po prostu więcej zrobić, tak, bo tutaj różnie jakieś obowiązki, gdzieś tam wyjazd, a tam po prostu wyjeżdżamy i mamy, że tak powiem, wszystkich na miejscu. Wyjazd finansowany jest przez cztery takie instytucje, mianowicie Ministerstwo Sportu w ramach programu Klub, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Słubicach oraz Urząd Miejski w Słubicach. Wyjeżdża 39 osób, trochę osób z kadry, tak, opieka medyczna, także mamy wszystko, że tak powiem, zagwarantowane. Sami lekkoatleci przygotowujemy się do drugiej części sezonu. Bardzo ważne takie przygotowanie, szczególnie dla młodzików, bo przed nimi mistrzostwa makroregionu oraz mistrzostwa Polski. Tutaj również we wrześniu mamy mistrzostwa Polski sztafetowe, ale również i juniorzy młodsi w drugiej części sezonu jeszcze mają możliwość poprawienia życiówek swoich, tak, wzięcia udziału w fajnych zawodach, bo tutaj w Słubicach również będzie meeting Pro Europa Wiadrina, w których zawsze co roku pada mnóstwo ciekawych wyników. Naszym lekkoatletom życzymy wartościowego sportowo zgrupowania, a po powrocie kolejnych sukcesów.